Nazywam się Piotr Kodzic, jestem watchdogiem, działam na Sejneńszczyźnie, to jest północno-wschodni koniec Polski. Na prośbę sieci obywatelskiej Watchdog Polska spotkałem się u siebie na Sejneńszczyźnie z Jankiem Kochańskim. Spędziliśmy parę godzin czasu, ja mu pokazałem trochę Sejneńszczyznę, opowiedziałem o tym, czym się zajmuję i o efektach tego co robię. W oparciu o to, jak się okazało później, Janek zaprojektował przedmiot. Strażnictwo to się sprowadza w zasadzie do tego, żeby patrzeć urzędnikom na ręce, bo urzędnicy są pracownikami, którym my płacimy za ich pracę swoimi pieniędzmi, płacimy z naszych podatków, no i na zasadzie pańskie oko konia tuczy, trzeba ich pilnować. Ja bym podzielił pilnowanie urzędników na dwie grupy spraw. Jedna rzecz to są sprawy totalnie patologiczne, takie jak złodziejstwo, kradzież publicznych pieniędzy, łapówkarstwo, tego typu tematy. To są klasyczne patologie, z tym trzeba chodzić do prokuratury i tak dalej. A druga część spraw, którymi my się zajmujemy, to jest patrzenie na to, w jaki sposób oni zarządzają naszymi pieniędzmi. No bo oni tam pracują dla nas, po to, żeby w naszym imieniu zarządzać naszym majątkiem, majątkiem naszych gmin, miast, wsi. I po prostu trzeba patrzeć, czy robią to dobrze, czy źle. Jeżeli robią to źle, to podpowiadać im, że można to zrobić inaczej, efektywniej. Generalnie chodzi o to, że jeżeli uda nam się znaleźć takie sytuacje, że widzimy, że coś robią tak, że można by to poprawić, to próbujemy informować ich o tym, namawiać do zmiany. To nie jest często łatwe, dlatego że jeżeli coś 20 lat pani Ania robiła w taki sposób, to ona nie czuje potrzeby, żeby to zmieniać, bo ona wie, jak to robić po staremu, a nie bardzo jest pewna, co wyjdzie z tego, jak zacznie robić to po nowemu. W urzędach pracują ludzie, którzy tam siedzą od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Oni są przyzwyczajeni do tego, że coś robili zawsze w dany sposób i dalej to tak chcą robić. Tak jak wszyscy, nie lubimy zmian, to jest naturalne. Patrzysz na to z zewnątrz, to możesz dostrzec, że coś można jednak zrobić inaczej, lepiej, szybciej, sprawniej, taniej. Mi się wydaje, że po kilku latach naszej działalności ludzie jakby zaczynają zauważać, że to nie do końca jest tak, że oni nie mogą się wtrącić w to, co pan wójt zdecydował, że zrobi, no bo on został przez nich wybrany, dla nich pracuje i jego psim obowiązkiem jest słuchać mieszkańców. No generalnie chodzi o to, żeby było lepiej, żeby nam wszystkim się żyło lepiej tam, gdzie żyjemy, pracujemy, uczymy się. No ale to wymaga jakiegoś wysiłku, pracy. Czy efekty tego są jakieś, nie wiem, czy będą jakieś miarodajne, takie, że nagle z dnia na dzień zobaczysz poprawę taką, że wow i coś tam. Pewnie nie, no ale od czegoś trzeba zacząć. Ja poświęcam dużo czasu na to i na kontrolowanie swoich urzędników i na różne systematyczne działania związane z tym i na wydawanie gazety. Mi to sprawia satysfakcję, bo ja widzę, że może nie z dnia na dzień, ale z miesiąca na miesiąc albo z roku na rok, że te moje działania się jakoś przekładają, no, może nie jakieś rewolucyjne, ale drobne zmiany, które poprawiają to jak funkcjonują urzędy u mnie. No, czegoś trzeba zacząć. Jeżeli założymy, że nie jesteśmy w stanie nic zmienić, no to zostaje tylko usiąść, nie wiem, płakać. Coś trzeba robić.